Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN i Anna Wacławik z Radia TOK FM zapraszają na 5 rozmów z ekspertami i ekspertkami. Świat po 7 października 2023 roku. 7 października upłynie rok od zbrodniczego ataku Hamasu na Izrael i uprowadzenia zakładników, spośród których wielu wciąż nie wróciło do domów. To jednocześnie rok wojny w Gazie, która kosztowała życie ponad 40 tysięcy Palestyńczyków, ściągając na Izrael falę krytyki na całym świecie. W cyklu podcastów Muzeum POLIN, wychodząc od wojny Izraela z Hamasem, zastanowimy się, jak zmienił się świat przez ostatni rok. Czy społeczność międzynarodowa może przyspieszyć zakończenie konfliktu? Czy istnieje coś takiego jak sprawiedliwy odwet, czy wręcz humanitarna wojna? I wreszcie, co z tym wszystkim ma wspólnego antysemityzm? Zaprosiliśmy do rozmowy wybitnych specjalistów i specjalistki od spraw międzynarodowych, żeby zastanowić się nad największymi wyzwaniami współczesności. Nazywam się Anna Wacławik, jestem dziennikarką Radia TOK FM i zapraszam na 5 rozmów z ekspertami i ekspertkami w cyklu Świat po 7 października 2023 roku. O tym, jak świat reaguje na konflikty zbrojne, rozmawiamy 30 września, na tydzień przed rocznicą ataku Hamasu na Izrael. W cyklu podcastów Muzeum POLIN, jak zmienił się świat po 7 października 2023 roku, słyszymy się po raz wtóry. Tu od razu skorzystam z okazji, by zaprosić Państwa do posłuchania pierwszego odcinka, jeśli jeszcze nie mieli Państwo okazji się z nim zapoznać, w którym dr Agnieszka Bryc i profesor Roman Kuźniar rozważali reakcję świata na konflikty zbrojne. Dzisiaj w drugim odcinku będziemy rozmawiać o konsekwencjach propalestyńskich demonstracji i różnego rodzaju protestów, które oglądamy na całym świecie praktycznie od krótko po 7 października 2023 roku. Już te protesty się zaczęły i z różnym natężeniem trwają do dzisiaj. Dlaczego to właśnie ten konflikt zbrojny wywołał taką reakcję i w takiej skali? Jak te protesty wyglądały w różnych krajach? Czy są to akcje o charakterze antysemickim, a może jest to oskarżenie nadużywane? I jakie znaczenie ma z kolei oskarżanie Izraela o kolonializm i łączenie go z dyskursem postkolonialnym? Wreszcie, jakich skutków tych akcji możemy się spodziewać, zarówno w skali mikro, w lokalnych społecznościach, w różnych krajach, jak i w skali makro, na przykład jaki wpływ mogą mieć tego rodzaju ruchy, tego rodzaju nastrój społeczny na wyniki wyborów w Stanach Zjednoczonych. I oczywiście to rzucam tylko autoironicznie, że mamy na to godzinę. Na szczęście jestem tutaj w towarzystwie dwojga ekspertów, obserwatorów tych procesów z różnych perspektyw. Urszula Ptak, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego, żyje i pracuje od ponad 20 lat w Berlinie. Zawodowo zajmuje się integracją migrantów i publicystyką na temat niemieckiej polityki. Publikuje zarówno w mediach polskich, jak i niemieckich. Jest laureatką polsko-niemieckiej nagrody dziennikarskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Jakub Worącow, nasz drugi ekspert, absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, publicysta, badacz dziejów najnowszych, ekstremizmów politycznych i radykalizacji. Jest współautorem książki Wyklęci na Podlasiu, Bury, Łupaszka, Huzar. Jest ekspertem Fundacji Instytutu Bezpieczeństwa Społecznego. Dzień dobry. Dzień dobry. Chcę zacząć naszą rozmowę od takiego krótkiego namysłu. Czy my dzisiaj jeszcze możemy mówić o protestach propalestyńskich? Czy one w istocie są protestami propalestyńskimi? Bo dlaczego od tego zaczynam? Wydaje mi się, że rzeczywistość ta bliskowschodnia dyktuje nam nowe warunki. Trudno jest stać na okopanych pozycjach, zarówno osobom, które sympatyzują z Izraelem i widzą ten konflikt w szerszym również historycznym kontekście, również osobom, które protestowały z pobudek humanitarnych, które były takim naturalnym odruchem, zwłaszcza
gdy było widać, jak eskaluje wojna na Bliskim Wschodzie, jak postępują działania armii izraelskiej i jaka nierównowaga w tym, co się nazywało uzasadnionym odwetem wtedy po ataku palestyńskich terrorystów z Hamasu na Izrael, jakie to wywołuje tragiczne skutki humanitarne. I jakby w miarę upływu czasu te protesty chyba też powoli zmieniają charakter. Tutaj akurat nawiązuję do niedawnych zamieszek w Rzymie, które w swojej istocie w dynamice, w tym, kto brał w nich udział, różniły się zasadniczo na przykład od tego, co widzieliśmy nawet na amerykańskich uniwersytetach. Więc może spróbujmy od tej strony zacząć, żeby móc później rozważać konsekwencje. Urszula Ptak, chyba od pani zacznę, bo pani nawet na te protesty chodziła, o ile się nie mylę, w Niemczech, w Berlinie. To znaczy nie byłam uczestniczką tych protestów, ale chodziłam sobie popatrzeć, jak to wygląda. Co w Berlinie nie jest trudne, bo tych protestów jest dużo. Ja mieszkam w centrum i protesty są w centrum, więc byłam nawet przy proteście, na który w ogóle nie poszłam, ponieważ nie wiedziałam, że on tam jest, ale weszłam w środek protestu na Placu Gdańskim. Żeby w ogóle o tym mówić, co się tak naprawdę dzieje, nie wiem, musielibyśmy rozbijać cały temat historycznie od początku powstania państwa Izrael na Bliskim Wschodzie. Te protesty, demonstracje poparcia dla kwestii palestyńskiej, może w taki sposób, bo jeżeli mówimy protesty, to one są antyizraelskie, a demonstracje są propalestyńskie, to w zależności jakiego języka używamy, taką mamy narrację. One są oczywiście skutkiem 7 października, czyli ataku Hamasu, organizacji terrorystycznej na Izrael i rozpuszczania ponownie całej sytuacji na Bliskim Wschodzie. Nie ma łatwych odpowiedzi na żadne z pytań, które pani pewnie dzisiaj postawi i w ogóle, które istnieją. Ale jedną ze składowych mojego pytania było to, czy charakter tych protestów, czy też demonstracji, jak pani słusznie rozróżniła, się zmienił. Czy one wyglądają na przykład inaczej niż pół roku temu? Czy przybierają na sile, czy przeciwnie? Czy hasła się zmieniają, czy jednak one utrzymują się w jakimś standardzie? Ja w Berlinie raczej nie widzę takiej wielkiej zmiany w charakterze samych protestów. Ja te protesty od wielu lat tutaj są i w 2019 pamiętam, byłam na takim bardzo dużej manifestacji, ku mojego domu też przechodzą, także to nie jest wyjątkowe, że są te protesty. To, co jest zmienną, to są miejsca protestów, bo poza ulicą w Berlinie były zajęte uniwersytety. I również nowością jest włączenie się środowisk akademickich, artystycznych, środowisk intelektualnych w owe protesty, w dynamikę tych protestów, ponieważ były zajęte również uniwersytety w maju tego roku. I Wolny Uniwersytet Berliński, Uniwersytet Humboldtów, także Uniwersytet Techniczny, wszyscy byli jak gdyby, w dalszym ciągu są wokół tego cyklonu. Także sam charakter protestów, dynamika tych protestów, skład tych protestów, ja nie widzę większej różnicy do tego, co na przykład 5 lat temu obserwowałam. Ponieważ przy każdej sytuacji, jaka tam miała miejsce na Bliskim Wschodzie, są protesty w Berlinie. Także to nie jest coś wyjątkowego, że to się pojawiło, nie wiem, w ubiegłym roku czy w tym roku. Tak jak w Polsce. No, systematycznie. Tak. Inaczej niż w Polsce. Jakub Worącow, a pana perspektywa? Może zacznijmy od tych Stanów Zjednoczonych, gdzie to była bardzo taka żywotna aktywność, zwłaszcza środowisk akademickich. Stany Zjednoczone to jest taki kraj, który jest obserwowany ze szczególną atencją i z jakiegoś powodu w ostatnich latach to jest też kraj, z którego idzie wiele inspiracji w kierunku działaczy na rzecz praw człowieka, radykalnej lewicy. No i właśnie w Stanach Zjednoczonych te protesty
przeniosły się na uczelnię, tylko to się działo w kwietniu 2024, nie w październiku 2023, tylko upłynęło parę miesięcy od wybuchu wojny w Gazie. Tych ofiar było faktycznie dużo, więcej niż w poprzednich konfliktach na Bliskim Wschodzie. A każda wojna ma swoich przeciwników. Były globalne protesty przeciwko wojnie w Iraku, więc z jednej strony nie dziwi to, że doszło do protestów. Jednak jest zasadnicza różnica, jeśli chodzi o postulaty tych protestów i o ich formę. Tutaj pojawiły się wezwania do bojkotu izraelskiego świata akademickiego. No i te protesty, może nie wszystkie, może nie w głównym nurcie, ale były też wymierzone w diasporę. Do pierwszego takiego poważnego incydentu doszło już 26 października zeszłego roku, kiedy grupa studentów żydowskich w Nowym Jorku musiała się schować w bibliotece przed protestującymi. Później do podobnego incydentu doszło w Pittsburghu. Atakowana jest organizacja Hillel, to jest żydowska organizacja młodzieżowa, jest oskarżana o wspieranie Izraela, co jest też pewną formą antysemityzmu, gdy Żydów z diaspory zbiorowo oskarża się o całe zło, które popełnia Izrael. I tam też pojawiły się hasła takie jak From the river to the sea, Palestine will be free. Rzadziej, ale jednak się pojawiało strike, strike Tel Aviv. Więc widząc takie hasła, można mieć pewien dysonans, czy to na pewno są protesty antywojenne, pokojowe. Pojawiało się też hasło Intifada, porównywanie Izraela do III Rzeszy. No były to nastroje, których jednak nie znamy z innych protestów antywojennych. Tylko odpowiedź na pytanie, czy to są protesty propalestyńskie czy proizraelskie, nigdy nie będzie jednoznaczna. Podobnie jak to, czy tak dużo osób, które się w te protesty angażują, jest zmotywowanych antysemicko, ponieważ to się przeplata i prawdopodobnie zawsze będzie przeplatać. A jeżeli szuka się takich odpowiedzi, trzeba zwrócić uwagę na to, co się dzieje wokół tych protestów i oprócz tych protestów. Warto zauważyć, że wielu amerykańskich Palestyńczyków krytykuje te protesty za używanie czerwonych trójkątów, za palenie flag amerykańskich i uważają, że to szkodzi ich sprawie, ponieważ ruch propalestyński jest wtedy postrzegany jako wywrotowy, antyamerykański, wrogi krajowi, w którym ten protest się odbywa. Tylko to mówią amerykańscy Palestyńczycy, którzy starają się z emigracji działać na rzecz swojej sprawy, a także rozumieć tragedię Izraelczyków i uznać na przykład rodziny zakładników za sojuszników, za osoby, którym też zależy na tym, żeby ta wojna się skończyła i żeby ich bliscy wrócili do domów. Z tego też względu nie należy wszystkich wrzucać do jednego worka, zarówno zadeklarowanych sympatyków sprawy palestyńskiej, jak i tych Palestyńczyków. I to dotyczy nie tylko Stanów Zjednoczonych, ale też Polski. Ja sam opisuję skrajne przypadki polskich Palestyńczyków, którzy działają wokół tych protestów, ale to jest kilka w porywach do kilkunastu osób, podczas gdy Palestyńczyków w Polsce żyje około 1000. Pełna zgoda. Nie należy wszystkich wrzucać do jednego worka, ale to są oczywiście uproszczenia, na które zwłaszcza w mediach jesteśmy skazywani i skazani. Również dlatego, że tych głosów nie słychać. Ja nie pytałam o rozróżnienie pomiędzy protestami propalestyńskimi a proizraelskimi, tylko o tym, czy jest uzasadnione twierdzenie, że protesty propalestyńskie czy demonstracje propalestyńskie są
już w tej chwili, po ponad roku od wybuchu wojny, kolejnej odsłony konfliktu bliskowschodniego, zasilane innymi treściami, że one ewoluują w jakimś kierunku, który na przykład pada później łatwym łupem skrajnie prawicowych ruchów, czy nawet nie skrajnie prawicowych, nawet przedostają się do mainstreamu, jak w Niemczech na przykład. Urszula Ptak. Ja chciałabym bardzo wyraźnie zaznaczyć, żeby nam nie umknęła historia, że to nie jest kolejna odsłona konfliktu na Bliskim Wschodzie, tylko to jest odsłona konfliktu po zabiciu ponad 1000 osób w Izraelu. I to jest przyczyna tego zmasowanej odpowiedzi Izraela. I w dalszym ciągu ponad 100 osób jest, nie wiem, żywych bądź nieżywych w niewoli Hamasu. I bardzo ważne jest, żeby to wybrzmiało tutaj również w tym podcaście, że uwolnienie zakładników przyczyniłoby się wyraźnie do zakończenia tego konfliktu w tej formie, która ma teraz miejsce. Bo oczywiście nie ma co oczekiwać, że konflikt będzie całkowicie rozwiązany, ponieważ jedyną takim wskaźnikiem eskalacji całej tej sytuacji jest, powiedziałabym, wskaźnik tego, jak wyraźnie zaznacza się postulat eliminacji Izraela w ogóle z Bliskiego Wschodu. Na tych protestach to hasło, które tutaj pan Jakub przytoczył, From the River to the Sea, ono jest w Niemczech w zasadzie zakazane, ponieważ ono ma charakter eliminacyjny. Ono oznacza, że Izrael ma zniknąć. I w całej tej narracji zawsze wybrzmiewa to, że gdyby nie było Izraela, no to chyba zapanowałby raj w tej części ziemi. Po prostu. I ten eliminacyjny charakter jest niezwykle ważny, ponieważ w Niemczech on jest związany ze sprawą skrajnie antysemicką. I jest to wiązane już w politycznych wypowiedziach i tak dalej. Także to jest niezwykle ważny element tych protestów teraz, że to bardzo mocno wybrzmiewa. Bo, ponieważ jest to postulowanie likwidacji państwa Izrael. Chcę wrócić do tego pytania o charakter tych demonstracji. Mówię, wrócę teraz, korzystając z tego przykładu włoskiego zamieszek, które kilka tygodni temu były bardzo poważne w Rzymie, na które zjeżdżali uczestnicy, czyż próbowali dojechać, bo część została zatrzymana z różnych części Włoch, gdzie krzyczano na ulicach hasła typu, jeżeli nic się nie zmieni, intifada będzie i tutaj, opór aż do zwycięstwa. I chyba patrząc na zdjęcia, nie byłam tam na miejscu, patrząc na zdjęcia, oglądając filmy z tych protestów, widziałam relatywnie mało, jak powiedział pan Jakub, tej lewicowej młodzieży, tylko były to organizacje skupiające diasporę szeroko pojętą arabską. Ja muszę powiedzieć, że w Berlinie tak nie jest. W Berlinie jest diaspora arabska, diaspora palestyńska bardzo liczna i ona jest bardzo aktywna. W ostatnich tygodniach, bo przecież był 7 października, była rocznica, były wielkie protesty na Aleksandrze w Kreuzbergu, które niektóre eskalowały, niektóre nie. I na tych protestach oczywiście diaspora palestyńska wykorzystuje wszelkie możliwe sposoby, żeby wzmocnić przekaz. Na przykład w Berlinie dzieci 11-letnie zostały użyte na tych demonstracjach do głoszenia haseł, noszenia flag i tak dalej. Policja interweniowała, tam jedna chyba z matek ma postawiony zarzut niedopełnienia obowiązków rodzicielskich, no ale oczywiście to było celowe działanie, no ponieważ dzieci nie można skazać. Do 14 roku życia w zasadzie no nic nie można zrobić, prawda? Można zwrócić uwagę rodzicom, ale rodzic też bierze udział w tej demonstracji. Także to jest kolejny taki szczebel eskalacji tej całej sytuacji. I tutaj nie chodzi o to, żeby, nie wiem, z kimś negocjować, dogadywać się. W drugim takim obiegu w Berlinie są protesty pokojowe, czyli żeby Ukraina negocjowała z Putinem, antywojenne. I to są dwa takie nuty, które no, spotyka się najczęściej na berlińskich ulicach, ale nie tylko w Berlinie, w ogóle w całych Niemczech.
Teraz przy okazji 7 października były również uroczystości państwowe, w których brali udział politycy pierwszego szczebla. Był i prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier, i Olaf Scholz, i burmistrz Berlina i tak dalej. I one, burmistrz Berlina się powiedział, że on był niezwykle zszokowany skalą obstawy, jaką oni dostali, żeby wejść do budynku kościoła, gdzie była uroczystość upamiętniająca ofiary 7 października. Że on jeszcze nie był nigdy tak obstawiany, że więcej było policji posadzanej na dachach niż pewnie przy wizytach państwowych. Także to pokazuje, a na ulicy toczyły się protesty palestyńskie. I jeszcze chciałam dodać, że w tych protestach w Berlinie, ja mówię o Berlinie, ponieważ ja to widzę, sama widzę, jest bardzo dużo młodych ludzi z Europy. Bardzo dużo. Także to nie są tylko środowiska palestyńskie, które jakby walczą o swoją sprawę, tylko to są środowiska, no można powiedzieć, szerokiego spektrum lewicy, która jest w Berlinie ogromne. Ogromna. Oni są podzieleni, skłóceni między sobą, dożynają się tam wzajemnie w przeróżnych eskalacjach partyjnych i tak dalej, ale jest to szerokie spektrum, jest bardzo obecne, bardzo, bardzo, bardzo. To najczęściej takie białe dziewczyny niosą mikrofony i krzyczą tam po prostu przeraźliwe krzyki, jakby same ginęły już na miejscu. Jakub Worącow, pytanie do pana w zasadzie podobne. Czy widzi pan jakąś zmianę? Ja drążę ten temat również ze względu na skalę tych protestów. Nie przypominam sobie konfliktu zbrojnego z ostatnich kilkunastu lat, który spowodowałby taką skalę ogólnoświatową. Szczerze powiedziawszy, nie widzę takiej prostej zależności czasowej. Od przynajmniej wiosny do teraz. Po prostu czasami te protesty mobilizują więcej osób, czasami mniej. No i ten skład etniczny uczestników tych demonstracji też nie jest taki prosty. Zdarza się, że tych uczestników o wyglądzie blisko wschodnim jest więcej, czasami jest ich mniej, przeważa właśnie ta radykalna lewica. Bardzo, bardzo mało aktywna jest tutaj skrajna prawica, nawet w Stanach Zjednoczonych skrajna prawica raczej atakowała te protesty, mimo że sama też jest antysemicka, być może nawet bardziej o tej skrajnej lewicy. I we Włoszech, podobnie jak w Niemczech, tak jak mówi pani Urszula, ta lewica pozaparlamentarna jest znacznie większa, to jest dużo szersze spektrum i tam te podziały są nawet nie tylko ideologiczne, ale też narodowościowe, ponieważ ta diaspora, czy to turecka, czy arabska, ona też ma swoje ugrupowania, które mają różne kontakty z tą lewicą niemiecką czy włoską, ale w Niemczech oprócz tego aktywne są grupy związane z szarymi wilkami. Ja sam byłem latem we Włoszech na kwerendzie w Mediolanie i w Rzymie. Demonstracji nie widziałem, ale dało się zobaczyć murale na ścianach, napisy na ścianach, wlepki ludzi próbujących jednoosobowo protestować w takich miejscach bardziej turystycznych i to nie jednorazowo, tylko ktoś codziennie okupował jakiś plac owinięty we flagę palestyńską. Takim przykrym widokiem były zniszczone murale w Mediolanie, niedaleko tamtejszego Muzeum Holokaustu. Tam jakiś artysta wzorujący się na Banksym zrobił dwa murale przedstawiające Simpsonów, to są kultowe postacie kreskówkowe. I na jednym muralu Simpsonowie mieli staromodne ubrania i opaski z gwiazdami Dawida, a na innym Simpsonowie mieli pasiaki. Tam te murale powstały parę miesięcy wcześniej. Muzeum było pytane, czy ich zdaniem jest to prowokacja lub jakakolwiek kpina z Holokaustu. Muzeum stwierdziło, że nie, broń Boże, jest to jakaś forma ekspresji artystycznej, ale jak najbardziej zwracająca uwagę na problem, pokazująca postacie być może komuś bliskie, którym może stać się krzywda i po prostu na tych muralach był namalowany sierp i młot i napis Palestina Libera, więc nawet nie dali spokoju postaciom z kreskówek na
na muralach. We Włoszech było też wiele innych incydentów. Były na przykład ataki na targi biżuterii, których ofiarami byli kupcy pochodzenia żydowskiego. Więc trudno mi tutaj znaleźć jakąś różnicę, jeśli chodzi o formę, skalę, poza tym, co się dzieje w ostatnich dniach. Ponieważ mało kto pamięta, że atak Hamasu miał miejsce 7 października, pierwsze ostrzały Gazy miały miejsce 9, natomiast inwazja lądowa na Gazę miała miejsce 23, a z jakiegoś powodu wielkie protesty na całym świecie i te zamieszki w Rzymie miały miejsce albo 7, albo dzień lub 2 dni przed 7. 9 października ja mam wrażenie, że była cisza. No i ciekaw jestem, co będzie 23 października. Natomiast dużą różnicę widzę w narracjach w sieci, która jest pewnym miejscem, gdzie ta nienawiść jest kanalizowana. I mam wrażenie, że już mniej jest takiej narracji, że bycie Żydem nie oznacza popierania Izraela, czy takiego dość uproszczonego schematu: Żyd to nie syjonista, syjonista to nie Żyd, gdzie oczywiście definicja syjonisty jest tutaj mocno wypaczona, tylko coraz więcej, mam wrażenie, jest takiego sympatyzowania z organizacjami terrorystycznymi i z Iranem i takiego przeświadczenia, że Żydzi wcale nie są lepsi, i mam wrażenie, że więcej jest łączenia Żydów z diaspory i osób prożydowskich z Izraelem i z wojną w Gazie i tym, co oni nazywają ludobójstwem w Gazie. Ja chciałam dodać, że w Berlinie nie jest możliwe, żeby ktoś szedł spokojnie ulicą, nie wiem, z jakimś oznaką dającą dowód na to, że jest Żydem. To jest po prostu niemożliwe. I politycy o tym mówią od dawna w zasadzie. Ten problem, jak chcę zaznaczyć bardzo mocno, ten problem nie jest nowy. On jest w tej chwili eskalowany, ale on nie jest nowy. I pobicia Żydów w Berlinie, konkretnych osób, miały miejsce już parę lat temu i mają miejsce teraz. Także fizyczna agresja to również nie jest odosobniony przypadek. 2 dni temu w wiadomościach lokalnych w Berlinie na jedynce poszedł materiał pod hasłem "Nie kupuj u Żyda". I w tej chwili jest taka akcja, żeby nie chodzić do izraelskich restauracji. I był wywiad z jednym z właścicieli restauracji, gdzie w zasadzie wszyscy goście rezygnują z rezerwacji, ponieważ boją się, że coś się stanie, jak przyjdą na kolację do żydowskiej restauracji. To było na jedynce. I to nie jest rzadki przypadek. W mojej dzielnicy malują ludziom owe czerwone trójkąty przy domofonie. Są ludzie, którzy rezygnują z umieszczenia swojego nazwiska przy domofonie ze strachu, że ktoś rozpozna je jako żydowskie i jeszcze nie wiem, rzuci się na dziecko, które będzie wychodziło do szkoły. W zasadzie był też w lutym tego roku przypadek pobicia studenta Wolnego Uniwersytetu, Zachodniego Uniwersytetu, Zachodnioberlińskiego. W mojej dzielnicy obok, na sąsiedniej ulicy, chłopak został ciężko pobity przez kolegę z uniwersytetu, który wieczorem wyszedł za nim w knajpie, ponieważ znał go z uniwersytetu, dokładnie wiedział, że jest Żydem i go ciężko pobił. Jest to arabski chłopak, którego uniwersytet nie może wyrzucić, bo ustawa zabrania wyrzucania z uniwersytetu. W tej chwili ma zakaz wstępu na uniwersytet, tyle tam zdołano uzyskać i toczą się sprawy sądowe. Ale chłopak pobity po prostu przeleżał w szpitalu trochę i, że tak powiem, tego cierpienia, tego czasu cierpienia nikt mu nie odda. I w tej chwili może chodzić na uniwersytet z security. No przecież to jest jakiś absurd kompletny. I ja myślę, że bycie Żydem w tej chwili w Berlinie, czy Izraelczykiem, a tutaj są wszystkie grupy, są i młodzi Izraelczycy, którzy wyjechali z Izraela, nie chcąc uczestniczyć w tym właśnie bliskowschodnim konflikcie. Są Izraelczycy, którzy mają poglądy lewicowe i chcą po prostu inaczej żyć. Więc wybrali sobie Berlin jako takie miasto z mitem wolnościowym, który jest absolutnie fałszywy. To
nie ulega najmniejszej wątpliwości. Są ortodoksyjni Żydzi, są wspólnoty, które są zamknięte, i rosyjskich, i amerykańskich Żydów. Po prostu jest wszystko. Jest całe to bogate spektrum życia żydowskiego na obczyźnie, albo po prostu jako wolni ludzie w innym kraju. I teraz nikt z nich nie może czuć się swobodnie. Po prostu nikt. Ja uważam, że największymi przegranymi tej całej historii są lewicowi Żydzi. Ci młodzi, lewicowi, fajni Żydzi, którzy no, po prostu uwierzyli, że należą do klubu. Klubu uniwersyteckiej inteligencji, która po prostu jest fajna i równościowa. I teraz się okazuje, że no tak, no tak, no tak, ale wy jakoś jesteście mniej u nas i nie chcemy was. Akcje takie wykluczane na przykład artystów żydowskich, czy filmów izraelskich i tak dalej, to się toczy tak troszeczkę za zamkniętymi drzwiami. Nikt się nie wypowiada oficjalnie antysemicko, że nie chcemy mieć artystów z Izraela, no ale nie będą zaproszeni. No i można się zastanawiać, dlaczego nie są zaproszeni. Albo artyści, którzy, jak na dokumentach, którzy no, obsłużyli absolutnie klasyczne, prawicowe, antysemickie, nazistowskie hasła, są dopuszczani do wernisaży, do tworzenia sztuki współczesnej. I muszę powiedzieć, że gdybym była na miejscu takiego, nie wiem, właśnie, ja znam takie osoby osobiście, także, no, że tak powiem, jest wielki niesmak. Nie wiadomo, co z sobą zrobić tak naprawdę. Także to jest też taki dramat pokolenia tej takiej międzynarodowej lewicy, powiedziałabym. Bo ona nie chce mieć Żydów u siebie. I można powiedzieć, że ziścił się sen Goebbelsa, Judenfrei, nawet na uniwersytecie, że po prostu ludzie biorą udział w zajęciach online, bo się stresują, czy mogą przyjść na wykład. No nie, no nie jest to normalna sytuacja. I to różni ten konflikt i jak ten konflikt jest sterowany też medialnie od wszystkich innych konfliktów. Ja zawsze rozpoznaję skrajności po poziomie histerii. Jak już ta histeria wybija pokrywkę od czajnika, no to wiadomo, że coś jest w tym więcej niż słyszymy, że jest jakiś podskórny przekaz. I w Niemczech ten podskórny przekaz jest niezwykle zagmatwany, nazistowska przeszłość. Najpierw najlepiej mordowali, a później najlepiej przepraszali. A teraz w zasadzie zawsze są za ofiarami, no ale kto jest tutaj ofiarą? Czyją ofiarą? To wcale nie są łatwe odpowiedzi. I można powiedzieć, że wnuki, prawnuki SS w tej chwili po prostu idą razem, powiedzmy, z radykałami, fundamentalistami w jednym szeregu. No przecież to, bo naprawdę trudno sobie byłoby coś takiego w normalnej sytuacji wyobrazić, że to jest w ogóle możliwe. A jednak się dzieje. A jednak się dzieje. I myślę, że Niemcy długo będą to przerabiać. Bardzo długo. Friedrich Merz, lider opozycji z CDU, prawdopodobnie przyszły kanclerz, na 7 października w Bundestagu powiedział na głos do mikrofonu zdanie, że antysemityzm w Niemczech i migracje idą razem. Że Niemcy powinni ograniczyć migrację mężczyzn z fundamentalistycznie islamistycznych krajów, ponieważ transportują sobie problem. Oczywiście tam rozległy się i gwizdy, i bodajże pani Baerbock, minister spraw zagranicznych Zielonych, zaprzeczyła tej tezie, ale ona padła. Także to powiązanie migracji, antysemityzmu na niemieckich ulicach, podbijania tych tez i tak dalej, ono jest codziennie w mediach wałkowane, codziennie. W przeróżny sposób, ale codziennie. Ona też w jakiś sposób zdejmuje odpowiedzialność z tych, i teraz powiem coś z prawicowych punktów widzenia, przynajmniej tak podejrzewam, że jest to możliwe, zdejmuje odpowiedzialność z tych Niemców, nie imigrantów, prawda? Czyli to nie jest tak, nasz problem. Ależ oczywiście. Alice Weidel w wywiadzie ostatnio miała taki duel polityczny z Sarą Wagenknecht, liderka skrajnej prawicy, liderka skrajnej lewicy, i przy pozycjach Izraela pani Weidel z AfD była proizraelska, a pani Wagenknecht z lewicy anty. Więc, bo to jest amerykański imperializm, prawda? To jest kolejna teza, że amerykański imperializm, żydowski imperializm i tak dalej, to jest cały ciąg znaczeniowy. I że powiem, oczywiście, że to chowa ten tradycyjny antysemityzm, który jednak znajduje sobie takie szczeliny,
że wskakuje, prawda? Na przykład funkcjonuje takie bardzo obelżywe przezwisko, które słychać najczęściej, jak są jakieś filmiki wideo i jakiś Niemiec lży Żyda, no to wyzywa go od brudnego Żyda. To jest taki kalki nazistowskiej. Także te hasła wcale nie umarły. No ale one gdzieś tak, one są po prostu, brzmią słabiej. Brzmią słabiej, bo wiadomo, że prawicy opłaca się w tej chwili wspierać silny też nacjonalistyczny Izrael, no bo jest przeciwko Arabom. Prawda? Także to jest wszystko niezwykle, niezwykle zaplątane. I pytanie jest takie, jakie służby tym grają i gdzie? To jest zasadnicze pytanie moim zdaniem. Po pierwsze, jakie służby, na to chyba będzie nam ciężko znaleźć odpowiedź, ale... Mam nadzieję, że służby wiedzą. Ale zwykle odpowiedź brzmi, zobaczmy, kto z tego skorzysta, kto na tym najlepiej wyjdzie, na takim bujaniu wewnątrz państw. To jest kwestia, która zdaje się, że jest poza naszym zasięgiem. Ja się może wytłumaczę z tego, dlaczego ja tak państwa, moich rozmówców męczę, dlaczego ja tak drążę temat struktury tych protestów. Trochę częściowo mi pani Urszula tak odpowiedziała na to pytanie, ponieważ wydaje mi się intuicyjnie tak to umiejscawiam, że to ma wpływ na konsekwencje właśnie. To przynosi już konkretne skutki w skali mikro w tych społecznościach lokalnych. To jest to, co pani opisywała przed chwilą, czyli jak zmienia się życie ludzi w dzielnicach, miastach, jak niektórzy boją się wychodzić z domu, a inni wychodzą z poczuciem, że teraz będą brali odwet za swoje krzywdy i różne frustracje, co z kolei przekłada się na wyniki wyborów lokalnych, na debatę, która przecież na te wyniki również ma wpływ, na to, jak się po prostu funkcjonuje zwyczajnie na co dzień w społecznościach, które są, powiedzmy, tradycyjnie takie multikulturowe. Tradycyjnie to znaczy z taką tradycją jak Berlin na przykład. Jak to wygląda w Stanach? Tutaj jest pytanie do pana Jakuba o wpływ w skali makro. Czy to, co się dzieje w Stanach, ten taki silny nurt, który jest właściwie przez wszystkie media poważne oraz oczywiście społecznościowe relacjonowany, protestów, demonstracji, które niekiedy bywały bardzo, bardzo gwałtowne, mogliśmy to oglądać. Jaki to może mieć wpływ, jakie konsekwencje mogą być tego rodzaju ruchów i tego domagania się od amerykańskiego rządu wstrzymania pomocy dla Izraela, czyli pokazywania, że amerykański rząd jest rządem stojącym po złej stronie historii. Jaki to może mieć wpływ na wyniki wyborów w Stanach i czy możemy taką łatwą ścieżką pójść, czy to nie jest przypadkiem za duże uproszczenie, a może ja przeceniam w ogóle moc sprawczą tego rodzaju protestów? Te protesty, zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i na całym świecie, bardzo silnie polaryzują. I problem Stanów Zjednoczonych jest taki, że dzieje się to w czasie kampanii prezydenckiej, gdzie demokraci walczą o kilka poszczególnych stanów, żeby w ogóle móc mówić o zwycięstwie. I takim stanem jest na przykład stan Michigan, gdzie jest wielu wyborców pochodzenia bliskowschodniego, którzy od stanowiska demokratów mogą uzależniać, może nie to, na kogo zagłosują, ale czy pójdą głosować. Do tego młodzi Amerykanie są coraz bardziej radykalni albo na prawo, albo na lewo. Plus Partia Demokratyczna ma ten swój nurt lewicowy, który jest mocno antyizraelski. Chociaż oczywiście takim ich mentorem jest senator Bernie Sanders, który początkowo 7 października był bardzo antyhamasowy, natomiast z czasem zaczął już taką retorykę stosować, że należy Izrael zweryfikować, czy nie popełnia ludobójstwa. I coraz bardziej szedł już w tą stronę antyizraelską. Moim zdaniem
z pobudek politycznych. Musiał się dostosować do sympatii swojego własnego obozu. Republikanie z tym konfliktem nie mają żadnego problemu. Republikanie mogą mówić, że są w pełni za Izraelem, mogą popierać każdą akcję Izraela. Dodatkowo ich twardy elektorat to są protestanccy fundamentaliści, wśród których znajdują się tacy, którzy wierzą, że tylko opanowanie Palestyny przez Żydów, przez Izrael może w ogóle doprowadzić do ponownego przyjścia Mesjasza. A mamy kryzys gospodarczy, mamy zmiany klimatyczne, żyje się w tym ziemskim panule coraz trudniej, więc może fajnie by było, żeby ten Mesjasz jednak przyszedł. Więc ten konflikt jest dużym problemem dla demokratów, natomiast nie jest żadnym problemem dla republikanów. Powiedziałbym, że z punktu widzenia republikanów, im większa polaryzacja i im większy nacisk na demokratów, tym dla nich lepiej, bo demokraci są więźniami sytuacji. Z jednej strony mają wyborców pochodzących z krajów muzułmańskich, mają tych swoich wyborców lewicujących, mało tego, mają też takich polityków. A z drugiej strony mają też diasporę żydowską, która liczy 6 milionów osób. Ona też jest podzielona, jeśli chodzi o ten konflikt, ale w bardzo dużej części sympatyzuje z Partią Demokratyczną. Są oczywiście wśród amerykańskich Żydów zwolennicy Trumpa, zwolennicy Partii Republikańskiej, ale dla demokratów ci ludzie to też jest ważna grupa. No i jest problem, bo przegrana w Michigan zagraża zwycięstwu obecnie kandydatki demokratów na prezydenta. Z tego też powodu ten konflikt jest taki istotny i trzeba też pamiętać, że w całej historii powojennej świata, poza zimną wojną, nie ma drugiego konfliktu, który jest tak często omawiany i określany jako przyczyna wielu innych konfliktów, które toczą się we współczesnym świecie. Pojawia się wiele opinii, że rozwiązanie konfliktu na Bliskim Wschodzie rozwiązałoby w ogóle konflikty w całym regionie i wszystkie konflikty związane z islamem. Mówię tutaj o konflikcie świata islamskiego z Zachodem, ponieważ nawet Osama Bin Laden w swoim liście otwartym do Amerykanów z 2002 roku nawiązuje do tego. Pisze, że walczymy z wami, ponieważ to wy wsparliście powstanie Izraela, co jest największą zbrodnią, jaką można było popełnić na świecie islamskim, i jeszcze pomawiacie nas o antysemityzmie. Więcej tak Osama Bin Laden pisze do Amerykanów. Muszę jeszcze zapytać o konsekwencje tych protestów tak nośnych, również w mediach społecznościowych, dla samego państwa Izrael. Jak państwo widzą te kwestie? Jeśli chodzi o media społecznościowe, to zdecydowanie trudno tak naprawdę powiedzieć, na ile to są reakcje ze strony ludzi, a na ile to są sztucznie napędzane boty, ponieważ łatwo jest zauważyć memy generowane przez sztuczną inteligencję, zawierające wiadomość antysemicką, ale ewidentnie wywodzące się z tamtego dyskursu, a nie z naszego europejskiego. W zasadzie trudno w mediach społecznościowych nie zauważyć hejtu na profilach, czy to izraelskich polityków, ministerstw, ambasad, czy organizacji międzynarodowych zwalczających antysemityzm, jak Liga Przeciw Zniesławieniu, czy Światowy Kongres Żydów. Konsekwencje są takie, że Izrael jest po prostu traktowany jako najbardziej zbrodnicze państwo świata, wręcz jako czwarta Rzesza. Chociaż niestety istnieją kręgi polityczne tam, które tę narrację potęgują. Tutaj mam na myśli polityków rządu koalicyjnego, jak
jak Ben-Gwir czy Smotrich, którzy swoimi wypowiedziami niejako potwierdzają intencje. Tylko mało kto potem zwraca uwagę, że jeden odpowiada za finanse, drugi odpowiada za wewnętrzne siły bezpieczeństwa i oni zupełnie nie mają wpływu na to, co robi armia izraelska. Mało tego, minister odpowiedzialny za siły bezpieczeństwa miał zakaz służby wojskowej, ponieważ był ekstremistą, terrorystą i stanowił potencjalne zagrożenie z tytułu, gdyby służył w wojsku. Innymi słowy, ktoś, kto kiedyś nie nadawał się do służby w wojsku, obecnie niestety jest ministrem odpowiedzialnym za siły bezpieczeństwa. Tak, to już kwestie polityki Izraela, które mają istotny wpływ na dynamikę też tej dyskusji, która wokół Izraela się toczy. Odsyłam słuchaczy jeszcze raz do pierwszego odcinka podcastu Polin. Tam więcej na ten temat mówił profesor Kuźniar i doktor Agnieszka Bryc. A tak w szerokim kontekście, jak pan sądzi, za chwilę do pani Urszuli się przeniosę z tym samym pytaniem, o skutki dla państwa Izrael, które przez wiele dziesięcioleci cieszyło się spokojem w tym sensie, że nie kwestionowano prawa Izraela do istnienia, prawa Żydów do posiadania własnego państwa. I było krajem, który wielu ludziom na świecie był w jakiś sposób bliski. Trudno mi się do tego odnieść, ponieważ mam wrażenie raczej, że Izrael to jest właśnie taki mały kraj, którego prawo do istnienia jest cały czas kwestionowane, jest oskarżany o zło, o niszczenie świata i że chyba nie ma drugiego takiego kraju. W zasadzie odkąd interesuję się polityką międzynarodową, cały czas czytam, może nie ze strony głównego nurtu, ale że Izrael jest, jeśli nie imperialistą, który skrycie steruje światem, to jest narzędziem polityki imperialnej i narzędziem ucisku ludności arabskiej na Bliskim Wschodzie. I mam wrażenie, że to kwestionowanie prawa Izraela do istnienia i prawa Żydów do posiadania własnej ojczyzny nie jest czymś nowym. To jest bardzo stara narracja. Na wschodzie nie, ale na zachodzie. Myślę, że może ta narracja się spopularyzować za sprawą dyskursu, może nie wychodzącego z tych protestów, ale który pojawił się w trakcie tych protestów. Te protesty, które miały miejsce i mają miejsce na uniwersytetach, są bardziej opisywane przez media, ponieważ od 1968 roku każdy protest studentów czy na uczelni jest traktowany jako coś ważnego i w powszechnym odbiorze jest wyrażeniem tego, co mówią najgodniejsze dzieci swojego pokolenia i przyszła elita polityczna, intelektualna i medialna. Czy konsekwencją będzie wzmocnienie antyizraelskiej narracji na Zachodzie, w tym sensie, że powszechniejsze będzie kwestionowanie prawa Izraela do istnienia? Tego jeszcze nie wiemy, ale z całą pewnością to pokolenie, które teraz ma od 20 do 25 lat i będzie w przyszłości kształtować światową politykę, będzie zdecydowanie bardziej sceptycznie nastawione do Izraela. Ale trzeba w takiej sytuacji zwracać uwagę na jedno: jaki będzie Izrael po wojnie i po odejściu obecnego rządu, a także czy sceptyzm wobec Izraela nie zmieni się, gdy zmieni się izraelski rząd, a także czy sceptyzm wobec Izraela będzie wiązał się jednoznacznie z sympatiami proirańskimi, prosyryjskimi czy proterrorystycznymi. Wolałbym za wcześnie nie próbować odpowiadać na takie pytanie, ponieważ jesteśmy w toku procesu i nie jesteśmy jeszcze blisko do jego zakończenia. Pani Urszula Ptak, to samo pytanie o
szeroko pojęte konsekwencje dla państwa Izrael, dla postrzegania Izraela na świecie? Ja myślę, że postrzeganie Izraela na świecie już jest ustalone od kilku lat. Ono jest absolutnie negatywne. Organizacje takie jak ONZ do tego się dokładają. Pytanie jest, co motywuje aktywistów? Kim są ci aktywiści? Kto im płaci? To jest jedna bardzo kluczowa rzecz, ponieważ takimi metodami wpływu jest albo korupcja, albo ładna historia. I tutaj mamy do czynienia wśród elit intelektualnych, to raczej korupcja średnio, ale ładne historie się dobrze sprzedają. Ładna historia tworzy się, że Palestyńczycy to bojownicy, to jak powstańcy styczniowi po prostu w przeniesieniu walczą o wolny kraj. A Żydzi są absolutnie przez globalną lewicę identyfikowani jako finansjera, jako zbrojne ramię Ameryki, imperializm i tak dalej. I chyba od tego nie ma uwolnienia od tej narracji. I ja myślę, że będzie dalsza eskalacja. Ja zgadzam się z tym, że obecne pokolenie w Niemczech, tak młodzież to jest 20 do 30, to pokolenie, które będzie przejmowało władzę za, nie wiem, 10-15 lat, ono właśnie kształtuje się przy takich protestach i w takiej narracji. W Niemczech jest to uwolnienie od winy, to jest oczywiste. To jest również skutek lewicowej narracji 68 roku. To są dzieci, wnuki, w zasadzie teraz już wnuki generacji 68 roku, która w Niemczech krytykowała własnych rodziców jako osoby z przeszłością nazistowską czy zbrodniczą bezpośrednio, a teraz wnuki jak gdyby odwracają bieg historii i jesteśmy cały czas, kręcimy się w kółko i Izrael nie ma dobrych kart. Medialnie na pewno nie, dziennikarzom mylą się role z aktywistą, nauczycielom akademickim również z aktywistami. W zasadzie nie wiem, kto ma bronić dobrego imienia Izraela. Chętnych nie widzę. Także sądzę, że dalsza eskalacja. Nie, obojętnie, kto będzie rządził w Izraelu. A wróżba na dalsza eskalacja, jeśli chodzi o degradowanie Izraela, że tak powiem, w jego międzynarodowym wizerunku, która oczywiście im dłużej będzie trwała wojna na Bliskim Wschodzie, tym bardziej będzie to nośne paliwo. A ciekawa jestem, jak państwo widzą, to już ostatnie pytanie, możliwość dynamiki rozwoju tych propalestyńskich ruchów tutaj, w tej części Europy. Ja na przykład w Niemczech sądzę, że toczą się już procesy modernizacji islamu. Tylko tyle, że pewnie w odróżnieniu od USA, w Niemczech osoby pochodzące z krajów islamskich boją się zabierać głosu. Jeżeli nawet potrafią w rozmowie prywatnej powiedzieć, że nie popierają Palestyńczyków, bo są takie osoby, zresztą Palestyńczyków się nie lubi w tym kręgu ludzi z krajów arabskich. Uważa się ich za wichrzycieli, takie słowo. I to nie powiedzą tego nigdy głośno, ponieważ jest duże ryzyko, że ktoś ich pobije wieczorem. W najlepszym przypadku nawet, powiedziałabym. Także, ale ta modernizacja się dokonuje. To jest również taki... A na czym ona polega? Przepraszam, na czym ona polega? Że nie wiem, tak jak chrześcijaństwo się zmodernizowało za czasów Marcina Lutra, to ja mam teraz wrażenie, że islam jest też w procesie modernizacji. Że napór nowoczesności jest tak duży, że to tradycyjne nauczanie imamów traci na znaczeniu. Młodzi ludzie się od tego odwracają, nie interesują się tym. I dlatego jest tak niezwykłe, silne przeciwuderzenie ze strony konserwatyzmu, czyli islamistycznych organizacji, które bujają, powiedzmy szczerze, tymi demonstracjami i tym tematem. I to jest opór modernizacyjny, to jest moja interpretacja tego, co się dzieje w tej chwili, to co ja obserwuję tutaj w Niemczech. Przecież ogromna część emigracji przyjechała do Europy po to, żeby uciec od tego autorytarnego modelu, ale wpadają w struktury, które są jeszcze bardziej autorytarne, bo za granicą jak gdyby jest konsolidacja wspólnych sił, bo nagle ktoś inny jest w roli. Osądza się Żydów, że mają za duże wpływy, że rządzą pieniędzmi, finansjerą i tak dalej. Także to są stare kalki, które nigdy nie obumarły i na Bliskim Wschodzie Mein Kampf Hitlera był bestsellerem. Także to, że tak powiem, wszystko się gdzieś przecina. Pytanie jest takie, co zrobi z tym
klasa polityczna. I ja szczerze mówiąc nie znam odpowiedzi na to pytanie, ponieważ radykalne grupy i z prawa i z lewa zyskują w Niemczech na sile i co będzie w ciągu 10 lat, naprawdę trudno jest wyrokować w tej chwili. Wszystko jest możliwe. Jakub Worącow. No tutaj w Polsce jest trochę inaczej, ponieważ ta społeczność islamska jest mała. Jednak takim głównym motorem napędowym nie są radykałowie islamscy, tylko radykalna lewica. Jest też ta społeczność Palestyńczyków po 60, którzy często nie zmienili poglądów, ale to też jest mała grupa i te osoby, które pochodzą z Bliskiego Wschodu albo z Azji Centralnej czy z Kaukazu, którzy przychodzą na te protesty, to są często osoby, które są w Polsce na krótko. Ich za kilka lat nie będzie, prawdopodobnie po studiach wrócą do swoich ojczyzn. Na pewno będzie inaczej niż było i tej narracji antyizraelskiej, propalestyńskiej będzie więcej, ale odnoszę wrażenie, że to jest taki trend, który przeminie. Całkiem niedawno przed pandemią takim tematem, który elektryzował i mobilizował radykalnych lewicowców w Polsce była Rożawa, Kurdowie, Kurdyjska Partia Pracy. Wtedy krytykowali Turcję za to, że morduje Kurdów. I mam wrażenie, że zupełnie już o tym zapomnieli. Zmieniła się moda, zmienił się trend. Teraz Erdogan jest sojusznikiem sprawy palestyńskiej. Niewiele jest takich głosów wprost potępiających Kurdów, ale takie też się pojawiają, że to są marionetki amerykańskiego imperializmu, że są zagrożeniem dla integralności terytorialnej Syrii, Iranu i Iraku, że są terrorystami, tylko że to już jest skrajność, pojawia się incydentalnie wśród liderów tych protestów. Interesujące jest to, że to był taki czynnik mobilizujący i połączył w Polsce nawet niektóre zwaśnione grupy, ale mimo to mam wrażenie, że będzie większy problem z antysemityzmem w głównym nurcie, bo ta narracja przeniknęła jednak do głównego nurtu. Będziemy mieli więcej antysemityzmu w formie zachodniej, czyli skierowanego przeciwko Izraelowi, przeciwko żywym, a nie przeciwko zmarłym, ponieważ do tej pory antysemityzm w Polsce objawiał się w dewastacji nagrobków, mowie nienawiści w sieci, czy strachu przed Żydem, który przyjdzie i upomni się o przedwojenne mienie. Myślę, że mamy do czynienia z czymś takim jak modernizacja antysemityzmu w Polsce, ale mimo to wydaje mi się, że jak skończy się ta wojna, a kiedyś się skończy, to że zapomnimy o tym. Nie będziemy o tym na co dzień myśleli, tylko po prostu zmienią się narracje dotyczące Żydów i dotyczące Izraela i mam nadzieję, że będzie mniej takich aktów przemocy, jak atakowanie strażników uniwersyteckich, czy to, co się stało we Wrocławiu, gdzie w alternatywnym domu kultury ktoś zaatakował wystawę i wysprejował tam napisy typu syjoniści, wolna Gaza, bo po prostu uznaje twórców tej wystawy za syjonistów, za morderców Palestyńczyków, tylko dlatego, że są to ludzie nastawieni prożydowsko i odmawiają takiego jednostronnego spojrzenia na konflikt bliskowschodni. Bardzo dziękuję Państwu za rozmowę w drugim odcinku z cyklu podcasty POLIN. Zakończenie naszej dzisiejszej rozmowy jest zarazem wstępem do kolejnej. Następnym razem będziemy rozmawiać o tym, jak miewa się antysemityzm po 7 października. Dużo już dzisiaj o tym było w rozmowie z Urszulą Ptak i Jakubem Worącowym. Bardzo Państwu dziękuję za spotkanie. Dziękuję. Dziękuję. I zapraszam na następne podcasty POLIN. Anna Wacławik, mam nadzieję, że się z Państwem spotkamy już wkrótce.
Cykl podcastów Świat po 7 października 2023 realizowany jest przez Muzeum POLIN w ramach kompleksowego programu badania i walki z antysemityzmem w Polsce, współfinansowanego przez Unię Europejską. Wyrażone poglądy i opinie są poglądami wyłącznie autorów i nie odzwierciedlają poglądów i opinii Unii Europejskiej lub Komisji Europejskiej, organu przyznającego grant. Ani Unia Europejska, ani instytucja przyznająca grant nie ponoszą za nie odpowiedzialności.